Sara od kilku minut bezskutecznie dzwoniła do drzwi. W pewnym momencie po drugiej stronie usłyszała czyjeś słabe kroki. Wkrótce jednak znów zapadła cisza. Mariola, otwórz drzwi, pospiesz się, to ja. Krzyknęła Sara zniecierpliwiona. Pospiesz się. Wiem, że jesteś w domu, nie musisz się ukrywać. Widziałam twój samochód na podjeździe. Sara powiedziała lekko poirytowanym tonem. Jej odpowiedzą wciąż była cisza. I wtedy wyobraźnia Sary zaczęła malować straszne obrazy jej najlepszej przyjaciółki, wijącej się w nieznośnej agonii i nikogo, kto mógłby jej pomóc. Mariola, źle się czujesz? Powinnyśmy wezwać karetkę? Sara sięgnęła do torebki po telefon komórkowy i w tym momencie za drzwiami rozległ się hałas. Chwilę później drzwi w końcu się otworzyły i w progu pojawiła się Mariola w całej okazałości. Stała w krótkim szlafroku, boso, z rozpuszczonymi włosami i patrzyła na przyjaciółkę zdumionym i przestraszonym wzrokiem. Dzięki Bogu, że żyjesz. Już sobie wyobrażałam różne rzeczy. Co tak długo zajęło ci otwarcie się przede mną? Nie wiedziałam już, co myśleć. Powiedziała Sara, wchodząc do mieszkania. Tak się bałam, że stało ci się coś złego. Kontynuowała, zdejmując kurtkę. Przypomniałam sobie twój atak astmy w 11 klasie, pamiętasz? Tak mnie wystraszyłaś, że do dziś drżę na samą myśl o tym. I jak zaczęłaś się dusić na letnim obozie w dyskotece? Chłopak, z którym tańczyłaś, zemdlał ze strachu, a nasz opiekun zszarzał na jego oczach. Narobiłaś bałaganu. I kiedy już myślałam, że znów jesteś chory, moje serce się zatkało. Wiesz, że boję się twoich ataków. Pomyślałem, że może zapomniałeś pojemnika w samochodzie i nie miałeś go pod ręką, kiedy go potrzebowałeś. Dzwoniłam dziś do ciebie ze 100 razy, a ty wciąż nie odbierałeś. Nie straż mnie tak więcej, proszę. Dlaczego nic nie powiesz? Powiedz mi, jak się czujesz. Sara spojrzała na twarz przyjaciółki. Wyglądała nienaturalnie blado i zdawała się drżeć. Nic mi nie jest, Mariola wydała z siebie westchnienie. Nic ci się nie stało? Nie wyglądasz na zdrową. Czemu tak długo zajęło ci otwarcie drzwi? Zapytała Sara, zdejmując buty. Po prostu spałam, odpowiedziała cicho Mariola. Wow, żyjesz jak księżniczka. Jest już kolacja, a ty jeszcze śpisz. Pewnie wczoraj późno poszłaś spać. Znowu byłaś na portalu randkowym? No dalej, powiedz mi. Poznałaś kogoś interesującego? Sara zadawała swojej przyjaciółce wiele pytań. Dlaczego tu jesteś? Nie powinnaś być w pracy? Zapytała Mariola, ignorując jej pytania. Wychodzę dzisiaj wcześniej. Mam już wszystko załatwione, poprosiłam też szefa o pozwolenie. Mój kosma wyjechał w delegację do innego miasta. Mają uzgodnić jakiś budżet. Pomyślałem więc, po co nudzić się samemu? Jest piątek. Może urządzimy sobie spontaniczny wieczór panieński jak za dawnych czasów, pamiętasz? Kupiłam kilka butelek szampana i świeże truskawki. Zapłaciłem za nie dużo pieniędzy. Chciałam ci zrobić niespodziankę, bo wiem, jak uwielbiasz truskawki. Miałem nadzieję, że się ucieszysz. Usiądziemy w kuchni jak zawsze, poplotkujemy, pośmiejemy się. Powiedziała Sara, podając Marioli ciężką torbę z zakupami. Wiesz, że nie lubię niespodzianek. Mariola odpowiedziała, starając się nie nawiązywać kontaktu wzrokowego z Sarą. Była wyraźnie zdenerwowana. Każdy lubi niespodzianki, zarówno dorośli, jak i dzieci. Chciałabym, żeby ktoś mnie zaskoczył, piszczałabym z radości. Dlaczego nie patrzysz na mnie, jakbyś nie była moja? Nie mówisz jak ryba. Nie cieszysz się, że mnie widzisz, przyjacielu? Zrobiłem to wszystko na darmo, prawda? Na darmo przyjechałem przez całe miasto, żeby się z tobą zobaczyć? Co się z tobą dzieje? Co się z tobą dzieje?
Sara była zdezorientowana. Mariola zataczała się z nogi na nogę na korytarzu. Po krótkiej ciszy spojrzała na przyjaciółkę. To pełne winy spojrzenie sprawiło, że Sara poczuła się nieswojo. Co się u licha dzieje? Wykrzyknęła. Dlaczego patrzysz na mnie jak bezpański pies na swojego pana? Co ci się stało? Czy ktoś umarł? Dlaczego jesteś taki nieumarły? Mogę się przedostać, czy zamierzasz trzymać mnie w korytarzu na macie? Wtedy Sara zobaczyła na korytarzu parę butów. Brązowe, futrzane, z prawdziwej skóry. Od razu je poznała. Należały do jej męża, Kosmy. Nie mogło być mowy o pomyłce. Osobiście pomogła mu je wybrać kilka tygodni temu w firmowym sklepie obuwniczym. Skąd masz buty Kosmy? Zastanawiała się Sara. Potem spojrzała na wieszak. Jak mogła tego nie zauważyć? A przy lustrze leżały jego zamszowe rękawiczki. Sara miała mętlik w głowie. Buty, płaszcz, rękawiczki. Nie mogła ułożyć puzzli w spójny obraz. Nie rozumiem. Czy Kosma tu jest? Sara zapytała stłumionym głosem, nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Mariola przytaknęła słabo, zamiast odpowiedzieć. Gdzie on jest? Chcę go zobaczyć. Słuchaj, może nie powinniśmy. Mariola odpowiedziała zdezorientowana, blokując drogę. Sara jednak bez trudu odepchnęła wątłą postać przyjaciółki i weszła do mieszkania. Najpierw zajrzała do kuchni. Była pusta, na stole stały tylko dwie puste szklanki, talerz z przekąskami i butelka drogiej francuskiej brandy. Sara podeszła do drzwi sypialni, zamarła na chwilę, po czym zdecydowanie pociągnęła za klamkę. Drzwi otworzyły się i zobaczyła swojego męża, Kosmę, na łóżku przyjaciółki. Słuchając Sary, to nie jest tak, jak myślisz, zaczął zmieszany. Czy o to chodzi w twojej podróży służbowej? Jego żona przerwała mu. W środku była wściekła. Wszystko ci się pomyliło, Kosma próbował się usprawiedliwić, pospiesznie wciągając spodnie. Tak, myślałam, że się kochacie, ale tak naprawdę byliście w tym łóżku, omawiając budżet firmy na nadchodzący rok. Prawda? Sara była sarkastyczna. Odwróciła się i zobaczyła za sobą Mariolę, czerwoną jak gotowany rak, przygryzającą nerwowo dolną wargę. Sara doskonale znała nawyk przyjaciółki. Zawsze tak robiła, gdy była zdenerwowana. A ty się nie wstydzisz? Zapytała Sara, przeszywając ją spojrzeniem. Przepraszam, wiem, że tak. Ale nie chciałam cię zranić, naprawdę. Trochę się jąkając powiedziała. Od jak dawna sypiacie ze sobą za moimi plecami? Zapytała Sara. To nie jest ważne, raz wystarczy. Ale chcę wiedzieć, jak długo nosiłam rogi. 6 miesięcy. Odpowiedziała cicho Mariola. Sara zakryła twarz dłońmi. Chciała zniknąć w tym momencie. Rozmyć się jak mgła. Przepraszam, Saro, tak mi przykro, że cię skrzywdziłem. Jestem draniem, ostatnim z nieludzi. Uderz mnie, jeśli chcesz, przeklnij mnie. To wszystko zaczęło się tak spontanicznie, tak absurdalnie. Sam się tego nie spodziewałem. Mariola poprosiła, żebym podrzucił jej leki. Przyjechałem, ona leżała na łóżku, taka bezbronna, taka bezsilna. I jakoś tak to wszystko się potoczyło, zawirowało. Te żałosne i nic nieznaczące wymówki sprawiały, że Sara czuła się jeszcze gorzej. Byłoby lepiej, gdyby się teraz nie odzywał. Każde słowo było ciosem. Guz podniósł się w jej gardle, a zdradzieckie łzy spłynęły po policzkach. Co za obrzydliwy obraz. To było jak sprośny żart albo tania powieść, szlochała Sara. Nie możesz tego wymyślić. Myślałam, że mamy dobrą rodzinę, Kosmajach. Że ty i ja kochaliśmy się i ufaliśmy sobie. Że ceniliśmy to, co mamy. Snuliśmy dalekosiężne plany,
Marzyliśmy o dzieciach, nawet umówiliśmy się na wizytę u lekarza w zeszłym tygodniu. Byłam pewna, że jesteśmy prawdziwą rodziną, a to wszystko okazało się niczym, kłamstwem, fałszem. Okłamałeś mnie i zdradziłeś za moimi plecami z moją najlepszą przyjaciółką, z kimś, kogo uważałam za siostrę. To szczyt cynizmu. Wyobrażam sobie, że się ze mnie śmiałeś. Wcale nie. Sara, proszę, przepraszam. Mariola podbiegła do przyjaciółki. Ja też nie wiem, jak to się stało. Tak mi wstyd za ciebie. Dla mnie też jesteś jak siostra, cenię naszą przyjaźń. Nie dotykaj mnie swoimi brudnymi rękami. Zdrajczyni! Krzyknęła Sara, wyrywając się z objęć Marioli. Proszę, uspokójmy się wszyscy, usiądźmy i porozmawiajmy spokojnie, zaproponował Kosma. Nie mam o czym z wami rozmawiać, odparła ostro Sara. Trudno jej było zachować zimną krew i nie rzucić się na kochanków z pięściami. Była zdezorientowana, zdruzgotana. Nie spodziewałaby się takiej nieuczciwości po tych, którzy są jej najdrożsi na świecie. Po mężu, mężczyźnie, z którym dzieli wszystko porówno. I od najlepszej przyjaciółki, którą znała od dzieciństwa, z którą przez długi czas dzieliła się najskrytszymi sekretami, radościami i smutkami. Była gotowa oddać życie za tę dwójkę bez zastanowienia. Jak mogli tak bezczelnie kłamać, patrząc jej w oczy przez cały ten czas? A co z nią samą? Jak mogła się tak mylić co do nich? To było jak splunięcie w jej duszę. Zdeptali i zniszczyli wszystko, co było jej tak drogie. Zranione ego domagało się zemsty. Sara desperacko chciała powiedzieć tym ludziom, co o nich myśli. Prawdziwy, wielki skandal. Z roztrzaskaniem, spoliczkowaniem i napadem złości. Wiedziała jednak, że musi wznieść się ponad to banalne paskudztwo. Jak mogło do tego dojść? Kiedy miłość Kosmy odeszła? Jak po tym żyć? Jak pogodzić się z myślą, że najbliższa i najdroższa mi osoba zdradziła moje zaufanie? Serce bolało mnie w piersi. A wszystko zaczęło się tak cudownie. Po tym, jak się poznali, stał się integralną częścią jej życia. Wydawało się, jakby to było zaledwie wczoraj. Pierwszy raz Kosma zobaczył ją na lodowisku. Był zimowy dzień, płatki śniegu cicho opadały w świetle lamp. Z głośników płynęła romantyczna melodia. Kosma jeździł na łyżwach ze swoimi 7-letnimi siostrzeńcami-bliźniakami i wciąż zerkał na zielonooką dziewczynę w śmiesznej czerwonej czapce z brązowymi lokami wystającymi spod niej. Oczywiście Sara nie mogła nie zauważyć intensywnego spojrzenia młodego mężczyzny. Był w jej typie. Ale ciekawski nieznajomy był na lodowisku z dwójką małych dzieci. Dziewczyna logicznie założyła, że jest ich ojcem, a więc człowiekiem rodzinnym. Wszyscy żonaci mężczyźni, z dziećmi lub bez, byli dla 22-letniej Sary niewzruszonym tabu. Zignorowała więc żarliwe spojrzenia młodego mężczyzny w każdy możliwy sposób. W pewnym momencie Kosma był tak zajęty nią, że nie zauważył biegnącego w jego kierunku nastolatka. Zderzyli się i Kosma upadł na lód. Był ciężko ranny, ale jęknął nie z bólu, ale z rozpaczy. Jego zielonooka piękność w czerwonej czapce zniknęła bez śladu. W całym tym chaosie Kosma, zdenerwowany, odebrał swoich siostrzeńców z lodowiska i odwiózł ich do domu. Musieli jeszcze zatrzymać się w supermarkecie po zakupy. Tam Kosma załadował wózek artykułami spożywczymi, które były na liście, a także odebrał stosy cukierków i czekoladek dla dzieci. Już miał iść do kasy, gdy nagle przypomniał sobie, że skończyła mu się kawa ziarnista. Kosma wrócił i wziął paczkę kawy z półki. Kiedy odwrócił się, by ją odłożyć, odkrył, że wózek zniknął bez śladu. Początkowo myślał, że to jego figlarni siostrzeńcy robią wujkowi psikusa. Jednak dzieci zapewniły go, że nie mają z tym nic wspólnego. Kosma rozpoczął poszukiwania zaginionej osoby. Trzykrotnie splądrował supermarket, ale nie mógł znaleźć wózka z zakupami. Tracąc wszelką nadzieję,
podszedł do ochroniarza w holu i zaczął wyjaśniać, że ktoś wywiózł jego wózek z całą zawartością. Ochroniarz bardzo współczuł klientowi i również przyłączył się do poszukiwań. Niestety poszukiwania nie zakończyły się sukcesem. Niestety, nic więcej nie mogę zrobić, powiedział ochroniarz. Może któryś z pracowników pomyślał, że wózek został porzucony i odjechał? Załatw nowy i załaduj go żywnością. Nie było nic do zrobienia, a Kosma znów musiał iść zgodnie z listą. Co to za dzień dzisiaj? Zgubiłem dziewczynę z lodowiska, zgubiłem też wózek. Dobrze, że miałem ze sobą siostrzeńców i zawsze nosiłem ze sobą worek pieniędzy. Kosma westchnął i zaczął zbierać wszystko, czego potrzebował. Tym razem nie puścił wózka. Kiedy dotarł do kasy, zobaczył przed sobą swój zagubiony wózek. Jego zagubiony wózek, nienaruszony i nieuszkodzony, stał tuż przed nim. Kosma podniósł głowę, by spojrzeć na człowieka, który potrzebował cudzych zakupów. I był zszokowany. Przed nim stała ona, zielonooka nieznajoma z lodowiska. Cała złość natychmiast wyparowała, zastąpiona radością. Tym razem Kosma miał idealny pretekst do rozpoczęcia dialogu. Jak się okazało, Sara przez pomyłkę wzięła cudzy wózek, a minutę później oboje śmiali się z tego głupiego nieporozumienia. Nawet nie wiem, co teraz zrobię z podwójnym zestawem zakupów, zażartował Kosma. Nie martw się, wujku, pomożemy ci. Przynajmniej pomożemy ci z czekoladkami. Siostrzenice i siostrzeńcy wyli. Sara od razu zdała sobie sprawę, że nie są dziećmi Kosmy i w jakiś sposób poczuła radość w sercu. Razem z Kosmą i jego siostrzenicami i siostrzeńcami z łatwością znaleźli jej wózek, który stał w kącie i czekał na swoją panią. Grupa udała się z powrotem do kasy. Tam Kosma, jak prawdziwy dżentelmen, szarmancko przepuścił dziewczynę pierwszą. Gdy Sara miała już zapłacić za swoje zakupy, nagle zaczerwieniła się, spoglądając na kasjerkę w zakłopotaniu: przepraszam, proszę, właśnie zauważyłam, że chyba zapomniałam portfela. Albo zgubiłam go na lodowisku. Ale teraz muszę go zwrócić. Niezadowolona kasjerka ze złością w głosie. Kolejka jest za długa, a przez takich jak ty będzie jeszcze dłuższa. Twoje roztargnienie zmusza mnie do dodatkowej pracy. Przestań narzekać, zapłacę za to. To wyszło z ust Kosmy. Nie, nie wolno ci. Zaprotestowała. Ty mnie nawet nie znasz. W ogóle mnie nie znasz. W porządku, zapewnił ją Kosma, wręczając kasjerce banknot. W tym momencie poczuł się jak rycerz na białym koniu, który uratował piękną damę w tragicznym momencie. Kasjerka ochoczo przyjęła pieniądze, szczęśliwa, że nie będzie musiała zwracać już skasowanych towarów. Następnie skasowała wszystkie zakupy Kosmy i za chwilę zaprzyjaźniona firma była już w drodze do wyjścia. Czuję się bardzo niekomfortowo. Tak bardzo mi pomogliście, mimo że jesteśmy sobie zupełnie obcy. To, co zrobiłeś, jest bardzo hojne i bardzo ci dziękuję. Sara wciąż powtarzała. Ale nie chcę być twoim dłużnikiem. Dlaczego nie przyjedziesz do mnie teraz? Mieszkam niedaleko. Mógłbym ci natychmiast zwrócić pieniądze. Obawiam się, że to nie zadziała. Muszę być w domu za 10 minut. Te chłopaki mają harmonogram snu. Powiedział Kosma, kiwając głową na swoich siostrzeńców. Szkoda, powiedziała smutno Sara. Ale co powinniśmy wtedy zrobić? Cóż, możesz zostawić mi swój numer telefonu. Zadzwonię w tym tygodniu i umówimy się na spotkanie, zaproponował zaradny Kosma. Świetnie! Uśmiechnęła się i podyktowała swój numer. Kosma nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Godzinę temu myślał, że stracił zielonooką piękność na zawsze, a teraz znał jej imię. Co więcej, ma jej numer telefonu. Jednak euforia Kosmy trwała dokładnie do momentu, w którym próbował zadzwonić do Sary. Kilka razy wybierał upragnione cyfry,
ale monotonny głos operatora wciąż informował go, że wybrany numer nie istnieje. Kosma nie mógł zrozumieć, o co chodzi, czyżby podstępnie go oszukała? Wyglądała na miłą dziewczynę, ale nie na szarlatankę. Przez następny tydzień Kosma chodził ponury. W sobotę siostrzeńcy namówili go, by znów poszedł na lodowisko. A tam... Kosma zawołał do niego przyjemny kobiecy głos. Odwrócił się i zobaczył Sarę, która jeździła na łyżwach. Jak miło, że cię spotkałem. Gdzie ty się u licha podziewałaś? Czekałam na twój telefon cały tydzień. Wykrzyknęła. Dzwoniłem, odparł Kosma z gorzkim uśmiechem. Tylko, że ten numer nie istnieje. Jak to nie istnieje? To niemożliwe. Sara zmarszczyła brwi. Możesz mi pokazać numer, pod który dzwoniłeś? Okazało się, że Kosma źle zapisał jeden z numerów. To właśnie ten rodzaj roztargnienia zapoczątkował ich romans, który rok później był kontynuowany wystawnym ślubem. A teraz, 5 lat później, przyłapała go w łóżku z jego najlepszą przyjaciółką. Chodźmy wszyscy razem do kuchni i spokojnie porozmawiajmy przy filiżance herbaty. Przypomniała sobie Mariola. Śmiejesz się? Powiedziała z oburzeniem Sara. Nigdy nie usiądę z tobą przy jednym stole. Wchodzisz do cudzej rodziny jak żmija. Gdyby w twoim małżeństwie wszystko się układało, nigdy by do tego nie doszło. Zgoda, zauważyła Mariola. Nie masz najmniejszego pojęcia o naszym małżeństwie. Powiedziała Sara, podnosząc głos. Nawet nie wiesz, co to jest rodzina? Latasz od łóżka do łóżka jak motyl, skaczesz od jednego mężczyzny do drugiego. Mówisz tak, jakbym tylko ja była winna, powiedziała Mariola, a jej usta wykrzywiły się w złości. Nieprawda. Jestem tak samo winna jak ty. Jestem tak samo winna temu, że traktowałam was dobrze, że uważałam was za najbliższe mi osoby. Że kochałam i ufałam każdemu z was bezwarunkowo. Głos Sary zadrżał zdradziecko. Próbowała się pozbierać, ale w tej sytuacji było to niemożliwe. Proszę, uspokój się. Poprosił jej mąż. Nie musisz być taka spięta. Nie mów mi, co mam robić. Krzyczała. Mam dość, nie chcę dłużej przebywać w tym mieszkaniu. Wychodzę. Sara skierowała się do wyjścia. Kosma natychmiast popędził za nią. Proszę, zaczekaj. Wyjdźmy razem. Nic to dla mnie nie znaczy. Mąż mówił zdezorientowany. To nic nie znaczy? Rozległ się oburzony głos Marioli. Nie to mi powiedziałeś wczoraj wieczorem. Zamknij się. Krzyknął na nią Kosma. Nie waż się zamykać gęby. Przypominam, że nie jesteś w swoim domu. Jesteś w moim mieszkaniu. Odpowiedziała mu Mariola. Ty dziwko. Powiedział Kosma. Spójrz na siebie, ty psie. Odpowiedziała mu Mariola. Tymczasem Sara przekroczyła próg. Nie czekając na windę, zbiegła po schodach. Sara wyszła z wejścia i szybkim krokiem skierowała się w stronę autostrady. W tej chwili najbardziej obawiała się, że Kosma będzie chciał ją dogonić. Nieznośny ból dręczył jej duszę. Czy to było naprawdę poważne, czy to już koniec? Sara zastanawiała się, ocierając łzy. Nie chciała uwierzyć w to, co się działo. Jak jej Kosma mógł ulec pokusie? Jak mógł ją tak bardzo zranić? Myśl o byciu oszukiwaną przez 6 miesięcy kurczyła się w jej wnętrzu. Sara czuła się naprawdę źle. Dlaczego poszłam do Marioli? Gdyby została w pracy, nic z tego by się nie wydarzyło. Może czasem lepiej było żyć w niewiedzy? Egzystować spokojnie i szczęśliwie w ślepej niewiedzy. Nie bez powodu mądrzy ludzie mówią, że im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Zbliżając się do drogi, zaczęła łapać samochód. Nagle usłyszała gdzieś w oddali tubalny głos Kosmy.
Odwróciła się i zobaczyła swojego niewiernego męża, śpieszącego w jej stronę po obrodzonym chodniku. Poczekaj, proszę, porozmawiajmy! Krzyknął. Gdy Kosma był już tylko około 50 metrów od niej, obok Sary podjechała taksówka. Dokąd jedziesz, dziewczyno? Zapytał siwowłosy kierowca. Sara szarpnęła drzwi, wskoczyła zręcznie do środka i krzyknęła: jedź! Taksówkarz wcisnął gaz i samochód ruszył. Kosma mógł tylko z żalem spojrzeć za odjeżdżającym samochodem. W środku było ciepło i przytulnie, ale Sara i tak czuła chłód. Zdarzało jej się to już wcześniej. Reakcja jej ciała na stres. Wiedziała, że musi się uspokoić, żeby się rozgrzać. Telefon dziewczyny zawibrował. Zerknęła na ekran, dzwonił Kosma. Sara zresetowała go i wyciszyła. W tym momencie w radiu zabrzmiała romantyczna muzyka rockowa. Sara natychmiast ją rozpoznała. Była to piosenka, którą ona i Kosma wybrali spośród wielu innych na swój taniec weselny. Dziewczyna nie mogła znieść przypływu emocji i wybuchła płaczem. Dlaczego płaczesz? Zapytał starszy taksówkarz. Cóż, osobiste kłopoty. Sara odpowiedziała niewyraźnie. Dlaczego nie podzielisz się swoimi problemami? Wiesz, jestem bardzo dobrym słuchaczem. Obiecuję nie przeszkadzać. Tak naprawdę się nie znamy, odpowiedziała Sara. Czasami łatwiej jest podzielić się swoimi uczuciami z nieznajomym niż z ukochaną osobą. Uśmiechnął się kierowca. Wiesz, czasami wydaje nam się, że nie ma wyjścia, że jesteśmy w ślepym zaułku. Ale tak naprawdę tak nie jest. Po prostu w stresującej sytuacji niewiele się zauważa. A czasami z zewnątrz widać lepiej. Więc może wyjaśnisz mi, dlaczego mężczyźni zdradzają? Dlaczego są jak zwierzęta, niezdolne oprzeć się pokusie? Czuję się teraz tak podle. To praca na pętli. Mój mąż i ja mieszkaliśmy razem przez 5 lat. Najpierw umawialiśmy się na randki, potem zdaliśmy sobie sprawę, że chcemy być razem na zawsze. Zaczęliśmy budować nasze rodzinne gniazdo i oszczędzać na ślub. Ja, jak każda dziewczynka, od dzieciństwa marzyłam o pięknej, puszystej, białej sukni. Takiej, której zazdrościłyby mi wszystkie koleżanki. Restauracja, pamiątkowe zdjęcia, liczni goście, którzy wznosiliby gorzkie okrzyki. Bukiet, który rzuciłabym w tłum wystrojonych koleżanek. Chciałam zapamiętać mój ślub do końca życia jako najbardziej niesamowite wydarzenie. Głęboko wierzyłam, że małżeństwo powinno zdarzać się tylko raz w życiu. Jeden ślub, jeden mężczyzna i jedno życie. Pewnie brzmi to naiwnie, nie nowocześnie. Ale tak zostałam wychowana. Mój kochanek ma na imię Kosma. Jest bardzo utalentowanym inżynierem. Ukończył studia z wyróżnieniem, dostał prestiżową pracę i dobre stanowisko. Jego praca wiąże się z częstymi podróżami służbowymi. Szczerze mówiąc, nie podobało mi się, kiedy wyjechał. Od dzieciństwa nie lubiłem rozstań. Mój ojciec był geologiem i czasami miesiącami przebywał poza domem. Pamiętam, jak z mamą czekałyśmy na niego godzinami, wyglądając przez okno. To było takie przygnębiające. Wciąż dobrze pamiętam to uczucie. Ale mimo to znosiłem podróże służbowe Kosmy. Rozumiałam, że od nich zależała jego kariera, a co za tym idzie, finansowy dobrobyt naszej rodziny. Ma pani dzieci? Zapytał taksówkarz. Nie. Od dawna marzyliśmy o dziecku, ale nigdy nie udało mi się zajść w ciążę. Niedawno umówiliśmy się na wizytę u lekarza. Mieliśmy wizytę kontrolną, USG i wiele badań. Jednak nic z tego nie ma już znaczenia. Nie będzie żadnego dziecka. Przynajmniej nie ja i on. Ale on i moja przyjaciółka Mariola mogą być. Przyłapałam ich dzisiaj w jej mieszkaniu. Myślałam, że mój mąż jest w delegacji i leży w cudzym łóżku. Zabawne, prawda?
Nie sądzę, żeby to było śmieszne. Taksówkarz odpowiedział, wyglądając na wyraźnie zmartwionego. Tak, zgadzam się, nie do końca. Moja koleżanka uważa, że wszyscy mężczyźni to dupki, że z natury są poligamiczni i nie należy oczekiwać od partnera wierności. Kłóciłam się z nią wiele razy, stając po stronie silniejszej płci. Ponieważ mocno wierzę, że każdy mężczyzna może kontrolować swoje instynkty. Moja kosma również. Po co zdradzać, skoro życie osobiste jest zupełnie normalne? Pomyślałam. Sama nigdy nie zdradziłam swojego męża. Po prostu nie było takiej potrzeby. Chociaż nadarzyła się okazja. Od dawna zabiegał o mnie w pracy kolega, Igor, i jest on, powiem ci, bardzo interesującym mężczyzną. Z łatwością może zawrócić w głowie każdej kobiecie. I wie, jak zabiegać o względy i prawić komplementy. Nie jest łatwo mu się oprzeć. Ale ja zawsze byłam dla niego twierdzą nie do zdobycia. Nie dlatego, że nie chciałam, albo dlatego, że miałam wysokie mniemanie o sobie. Kochałam siebie i myślałam, że mój mąż też mnie gorąco kocha. A skoro tak, nie było potrzeby romansowania na boku. Ale okazało się, że się myliłam. I teraz nie wiem, jak dalej postępować. Czuję się tak, jakbym nie miała gruntu pod nogami, a moja dusza jest w całkowitej ciemności. Chcę wyć z bólu jak zagubiony pies. I mam paskudne uczucie użalania się nad sobą. To bardzo upokarzające i nieprzyjemne, ale faktem jest. Zostałem oszukany i teraz jestem nieszczęśliwy. Przepraszam, prawdopodobnie zanudzam cię moją historią. Ale wiesz, miałeś rację. Wypowiedziałem się, wylałem swoje serce i czuję się trochę lepiej. Nie przepraszaj, bardzo dobrze cię rozumiem. Mężczyzna uśmiechnął się słodko. Nawet lepiej, niż możesz sobie wyobrazić. Rozumiesz? Sara zapytała go ponownie. Czy ty też byłaś zdradzana? Niestety, nie jesteś sama. Twój pokorny sługa nie uniknął tego samego losu, odpowiedział rozmówca. Co ty zrobiłeś? Zapytała zaintrygowana Sara. Wybaczyłem. Spokojnie odpowiedział nieznajomy. Jak to? Przymknąłeś oko i kontynuowałeś swoje życie, jakby nic się nie stało? Tak przytaknął taksówkarz. Nie, to zdecydowanie nie ja. Sara potrząsnęła głową. Myślę, że nie ma usprawiedliwienia dla zdrady. Jeśli ktoś jest niewierny, to znaczy, że się nie kocha, to wszystko. Człowiek, który zdradza raz, zdradzi dwa razy, powiedział pewien mądry człowiek, a ja w pełni się z nim zgadzam. Jestem pewna, że zdradzający na tym nie poprzestanie i po jakimś czasie wszystko się powtórzy. A ja nie potrzebuję kłamstw w moim związku. Uważam, że małżonkowie powinni sobie ufać. A ja już nie mam żadnego zaufania. I nie chcę żyć jak na beczce prochu, czekając, aż znów mnie zdradzi. To jak z alkoholikiem, który w każdej chwili może pęknąć. Nie chcę być dręczona podejrzeniami, a potem utonąć w morzu jego niewierności. Jutro składam pozew o rozwód. Wiesz, w pierwszych minutach, kiedy dowiedziałem się, że moja żona nie jest mi wierna, poczułem, jakby cały świat mi się zawalił. Przyznał się starszy taksówkarz. Moja żona i ja byliśmy wtedy po 30. Mieliśmy właśnie oddzielne mieszkanie i wychowywaliśmy naszą 5-letnią córkę. Ale z dnia na dzień życie przybrało inny obrót, gdy moja żona, Lidia, zakochała się w innym mężczyźnie. Niemcu. Jak się o tym dowiedziałeś? Zapytała Sara. Na początku zauważyłem pewne zmiany w jej zachowaniu. Wkrótce powiedziała mi o tym otwarcie. Lidia pracowała wtedy w międzynarodowej firmie. Obcokrajowiec o imieniu Otto często przyjeżdżał w długie podróże służbowe i pracował razem z nią w biurze. Tak się poznali i zbliżyli do siebie. To musiało być dla ciebie bardzo bolesne? Oczywiście, że tak. Byłem w szoku, kiedy się dowiedziałem.
I tak jak ty, chciałem to natychmiast zakończyć, ale ważne jest, aby zatrzymać się i pomyśleć o tym, co będzie dalej. Właśnie wyobraziłem sobie moje przyszłe życie w dwóch wektorach. Z nią i bez niej. I zdałem sobie sprawę, że bez Lidii to po prostu nie ma sensu. I wtedy postanowiłem, że bez względu na wszystko utrzymam rodzinę razem. Chciałem, żeby moja żona do mnie wróciła, żeby mnie kochała, tak jak wcześniej. Musiałem ją odzyskać, abyśmy we trójkę mogli żyć jak dawniej w naszym własnym małym świecie i być nierozłączni. Mój umysł powtarzał mi: odejdź, zostaw to, zapomnij o tym. Ale słuchałem swojego serca. Ono kazało mi spróbować zrozumieć moją żonę. Zrozumieć moją żonę? Czy to możliwe w takiej sytuacji? Zastanawiała się Sara. Może, jeśli tego naprawdę chcesz, odpowiedział kierowca. Zrozumiałem, że była zakochana i widziała wszystko przez pryzmat swoich nowych uczuć. Idealizuje tego Otto, widzi w nim bohatera powieści, podczas gdy w rzeczywistości może on nie być tak dobry, jak jej się wydaje. Co tu dużo mówić, ja też rozumiałam tego Niemca. Tego Niemca, jego rywala? Zastanawiała się Sara. Oczywiście, nie sposób nie zakochać się w takiej kobiecie jak moja Lidia. Zapewnił ją taksówkarz. A potem co się stało? Potem podróż służbowa Otto dobiegła końca i wyjechał do swojej Bawarii. Miałem nadzieję, że to będzie koniec. Ale tak się nie stało. Otto pisał do niej listy, dzwonił. Widziałem, że żona za nim tęskniła. I muszę przyznać, że to było nie do zniesienia. Podczas całej tej sytuacji dużo rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, zastanawialiśmy się, co jest nie tak z naszym małżeństwem. Dlaczego nam się to przytrafiło? Z przerażeniem wyobrażałem sobie, jak moja Lidia wyjeżdża do Niemiec i zabiera ze sobą naszą córkę. Tak, nikomu bym tego nie życzył. Jak długo to trwało? Zapytała Sara. Minął prawie rok, zanim moja żona opamiętała się i ochłonęła z tej szalonej miłości, odpowiedział taksówkarz. Być może w jakiś sposób doznała objawienia i doceniła, jak pragmatyczny, a nawet wyrachowany okazał się ten Otto. Może nie jest złym człowiekiem, nie wiem. Ale jednak z Niemcami mamy zupełnie inną mentalność. Lidia też musiała zdać sobie z tego sprawę. I w końcu zrozumiała, jak bardzo ją kocham i jak cierpliwie, bez wyrzutów i pretensji, czekam na jej powrót. W końcu odbyliśmy decydującą rozmowę. Moja żona płakała i błagała mnie o wybaczenie za cały ból, który mi wyrządziła. Przyznaję, że czasami sam ocierałem łzy. Zapytała mnie, czy kiedykolwiek będę w stanie jej wybaczyć. Szczerze jej odpowiedziałem, że tak, ponieważ już dawno podjąłem decyzję. Możesz myśleć, że jestem mięczakiem. Nie, zapewniam cię, że nie jestem. A nawet jeśli, to niech tak będzie. Nie obrażam się. Ale powiem ci jedno, byłem bardzo szczęśliwy przez te wszystkie lata. Dopóki moja żona nie zmarła 2 lata temu na raka. Bardzo mi przykro, powiedziała cicho Sara. Musisz być bardzo samotny bez niej. Tyle lat wspólnego życia. Nie jestem sam. Lidia i ja mamy 3 wspaniałych wnuków i drżę na myśl, że mogłoby do tego nigdy nie dojść, gdybym pozwolił, by przeszkodziła mi duma. Zanim więc rzucisz się w wir wydarzeń, żądaj sobie pytanie, co będzie dalej? A następnie zdecyduj, czy jesteś gotowy całkowicie zakończyć związek, czy wybaczyć, aby zachować wszystko? Pamiętaj jednak, że musisz wybaczyć szczerze i prawdziwie. W przeciwnym razie zazdrość i nieufność będą jak cień, który podąża za tobą. A w końcu wszystko zrujnuje. Nie jest łatwo odejść od kogoś, z kim dzieli się wiele wspomnień. Ważne jest, aby zrozumieć, że reszta twojego życia zależy od tej decyzji. I tylko ty jesteś za nią odpowiedzialny. To bardzo trudne, ale bez tego nie da się żyć dalej. Czy nigdy nie żałowałeś, że wybaczyłeś swojej żonie? Zapytała Sara. Tylko szczerze. Przysięgam, ani razu, zapewnił ją kierowca.
ale jak można zapomnieć o czymś takim? Szczerze mówiąc, nie wierzę, że pan tego nie pamięta. Oczywiście nie od razu, ale z czasem udało mi się zepchnąć wspomnienie o romansie w daleki zakątek mojej duszy i pamięci, wyznał starszy mężczyzna. I przestały mi one przeszkadzać. Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość. Zapewne wiesz, że dusza ludzka rozwija się i umacnia w próbach i utrapieniach. Można więc powiedzieć, że próba cudzołóstwa jest jednym z powodów szacunku dla samego siebie. Dokonałem wyboru i przeżyłem szczęśliwe 40 lat z kobietą, którą naprawdę kochałem. Wszystko, co kiedykolwiek miała na boku, nie ma znaczenia, uwierz mi. Jak mogłoby nie mieć? Sara była zaskoczona. Kosma mnie zdradził, a ja tak bardzo go kochałam. Dlaczego mówisz o miłości w czasie przeszłym? Gdzie się podziała twoja miłość? Jeden zły ruch i koniec, koniec wszystkiego? Jeśli tak bardzo kochałeś, jak mogłeś tak szybko przestać kochać? Czy jeden czyn może zabić miłość? Wtedy musisz się zastanowić, czy kiedykolwiek ją miałaś. Oczywiście, że miałam, dopóki on tego nie zniszczył. A teraz żałuję, że spotkałam go raz w życiu. O wiele lepiej jest być samemu, bezpieczniej. Może i tak, ale nie jest łatwo być samemu. Jednak do szczęścia trzeba dwojga, powiedziała Sara, taksówkarka. A gdzie jest dwoje, tam na pewno znajdzie się trzeci, który będzie chciał się dosiąść. Wykrzyknęła dziewczyna. I tak będzie zawsze. W międzyczasie samochód podjechał pod dom Sary i taksówkarz zatrzymał się na zewnątrz. Pasażerka zapłaciła za przejazd i podziękowała kierowcy za przejażdżkę i zwykłe ludzkie zaangażowanie. Uwierz mi, wszystkie złe rzeczy przeminą i pozostaną tylko dobre. To jednak zależy od ciebie, powiedział jej na pożegnanie siwowłosy kierowca. Sara weszła do mieszkania, gdzie wszystko przypominało jej o ich niedawnym prostym i cichym szczęściu z Kosmą. Ich wspólny portret na ścianie, zdjęcie z podróży poślubnej, lampka na biurko w kształcie dwóch serc, którą podarował jej na walentynki. Myśli brzęczały w głowie nieszczęśliwej żony jak rój pszczół, kłując boleśnie wspomnieniami dawnego szczęścia. Jak dobre, jak spokojne było jej życie przez te wszystkie lata z Kosmą u boku. Wieczorami siadali na kanapie, otuleni ciepłym kocem i w objęciach oglądali seriale. On zawsze nalegał na detektywów, a ona chciała melodramat. Potrafili się kłócić, ale zawsze znajdowali kompromis. Czuła, że są dla siebie stworzeni. Sara wiedziała, że się nie myli. Oboje naprawdę byli szczęśliwi. I myślała, że ta sielanka będzie trwać wiecznie. Kosma zawsze był dla niej troskliwy, opiekuńczy i delikatny. Ale czy kiedykolwiek mogła dopuścić do siebie myśl o zdradzie? A teraz bolała ją dusza, gdy uświadomiła sobie, że już nigdy nie usiądą pod tym samym kocem, blisko siebie. Koniec z chodzeniem razem na lodowisko, koniec z planowaniem wspólnej przyszłości. Sara spojrzała na swój telefon komórkowy. Było 20 nieodebranych połączeń od Kosmy i 3 wiadomości. Spotkajmy się w domu i porozmawiajmy o wszystkim na spokojnie, już jadę. Napisał w ostatniej z nich. Sara zdała sobie sprawę, że nie chce go widzieć. Po prostu nie miała energii, by wszystko sobie poukładać, by słuchać żałosnego bełkotu jego wymówek, a tym bardziej jakichkolwiek szczegółów. Nie pragnęła niczego bardziej niż uciec gdzieś daleko, gdzie nikt jej nie znajdzie. Ale dokąd? Decyzja przyszła spontanicznie. Sara wybrała numer Igora. Jeśli chodzi o raport, to nie musisz mi przypominać, jest już na twoim pulpicie, odpowiedział przyjemny męski głos. Nie, nie o to chodzi, odpowiedziała Sara. A o co chodzi? Jestem strasznie zaintrygowana. Igor był zaskoczony. Chciałem zapytać, czy jesteś dziś zajęta? Pójdziemy gdzieś? Nie mogę uwierzyć własnym uszom. Niech mnie ktoś uszczypnie. Krzyknął Igor. Czy coś ci się stało? Nie skłamała Sara. Chcę się tylko napić i zrelaksować.
Ale w takim razie trafiłaś we właściwe miejsce, odpowiedział Igor. Jestem teraz w barze na poboczu drogi. Wiesz, gdzie to jest? Tak, niedaleko mojego domu. Niedługo tam będę. Czekam, odpowiedział Igor. 20 minut później Sara przeszła przez drzwi lokalu. Bar był w połowie pusty. Było chłodno i półmrok. Pachniało tytoniem i cierpkimi perfumami. Przyciemnione światła, przyjemna muzyka. Wbrew oczekiwaniom Sarze spodobało się tutaj. Od razu zauważyła Igora. Siedział przy barze sam, z kieliszkiem w dłoni. Witaj, przywitała się Sara, rozsiadając się wygodnie na pobliskim krześle. Tęczówki oczu Igora rozświetlił bursztynowy kolor koniaku, który powoli sączył. Napijesz się ze mną? Zapytał z uśmiechem. Chyba tak, odpowiedziała Sara. Rozmawiali swobodnie, popijając koniak. Igor nie pytał o nic Sary, za co była mu wdzięczna. Ostatnią rzeczą, o której chciała z nim teraz rozmawiać, były problemy jej życia rodzinnego. Siedzieli bardzo blisko siebie i czuła jego gorący oddech na swojej skórze. To ją przyjemnie podniecało. Był tak blisko, tak seksowny, tak uwodzicielski. Igor flirtował z nią, a ona chciała zrobić to samo. Zapomniała już, co to było. Kiedy zaczęła grać wolna melodia, Igor poprosił Sarę do tańca. Szeptali i śmiali się z czegoś. Alkohol rozchodził się po ich ciałach niczym przyjemne ciepło. Oboje czuli się lekcy i szczęśliwi. Igor przycisnął się do Sary całkiem szczerze. Czuła jego gorące dłonie przez sukienkę, zapach jego wody kolońskiej i wszystkiego, co wypiła, przyprawiał ją o zawrót głowy. W pewnym momencie wyciągnęli ręce i pocałowali się namiętnie. W tym momencie Sara zdała sobie sprawę, dokąd to wszystko zmierza. Mogła się zatrzymać, ale nie. Zemszczę się na Kośmie, pomyślała. Sara odprężyła się i popłynęła z prądem okoliczności. Była nieostrożna i lekkomyślna. Wyłączyła wszystkie myśli i po prostu cieszyła się chwilą. Nie chciała o niczym myśleć. Około północy para opuściła bar z butelką koniaku. Pili go z gardeł przez całą drogę do hotelu i całowali się jak bezczelni uczniowie, którzy uciekli swoim nauczycielom w noc balu maturalnego. Obudziła się wraz ze świtem i przez chwilę nie mogła się zorientować, gdzie jest sufit, nieznana tapeta, obce zasłony. Sarę bolała głowa i chciało jej się pić. Wstała z trudem i spojrzała na nagiego Igora śpiącego obok niej. Boże, co ja zrobiłam? Pomyślała z przerażeniem. Zrobiło jej się niedobrze w żołądku. Była pierwszy raz w takiej sytuacji i nie miała pojęcia, jak się zachować. Czy powinna udawać, że nic się nie stało? Pocałować Igora w policzek i pożegnać się? A może porozmawiać o tym, co się stało, i go przeprosić? Sara czuła się wyjątkowo niekomfortowo. Sięgnęła po telefon, który leżał na nocnej szafce, i znalazła tam 10 nieodebranych połączeń od męża. Nie jestem lepsza od niego, pomyślała z goryczą Sara. W tym momencie poczuła do siebie obrzydzenie. Bojąc się wykonać niepotrzebny ruch, aby, nie daj Boże, nie obudzić śpiącego Igora, ostrożnie podniosła się z łóżka i zaczęła się rozglądać, próbując znaleźć swoje ubrania, które były rozrzucone po całym pokoju. Sara nie mogła wymyślić nic lepszego niż ciche wyjście. Ale jej plan nie zadziałał i nagle usłyszała zaspany głos Igora. Obudziłaś się, piękna? Zapytał z uśmiechem. Sara wzdrygnęła się i zobaczyła, jak zewa szeroko i patrzy na nią swoimi palącymi oczami. Tak, obudziłam się, odpowiedziała nerwowo Sara. I dosłownie płonąc z zażenowania, odwróciła wzrok w bok, aby uniknąć spotkania spojrzenia z kolegą. Czego szukasz? Zapytał Igor. Moich rzeczy, odpowiedziała cicho. Już tak wcześnie wychodzisz? Tak, muszę już iść. Sara odpowiedziała zaskoczona. Było jej wstyd, że chciała wyjść jak złodziej.
Jest sobota, przypomniał jej Igor. Liczyłem, że zjemy razem śniadanie. Nie zniosę jedzenia w samotności. Nie mogę, muszę iść. Jestem spóźniona, mruknęła zdezorientowana Sara. W tym momencie poczuła się jak kompletna idiotka. Daj spokój, wyłuzuj, uśmiechnął się Igor. Nic się nie stało. Więc stało się i stało, ty i ja nie jesteśmy dziećmi. Piliśmy alkohol, spaliśmy ze sobą. Co mamy teraz robić, unikać się? To głupie, nie sądzisz? Widzę, że się martwisz. Nie powinnaś. Twój mąż się nie dowie. W każdym razie nie ode mnie. Nie wiem, co zaszło między tobą a nim. Nie musisz mi mówić, jeśli nie chcesz. Ale uwierz mi, wiem jak trzymać gębę na kłódkę. Zachowujmy się jak cywilizowani, nowocześni ludzie. Choć przytaknęła Sara z ulgą. Ale nie wiem, czy dam radę. Dasz, mrugnął do niej Igor. Rozumiał Sarę, a to przynajmniej trochę ułatwiało sprawę. Oczywiście ich podejście do życia, do miłości, było zupełnie inne. Igor chyba nie pierwszy raz obudził się w hotelu po niezobowiązującym romansie. Był naturalny i swobodny jak ryba w wodzie. Tego samego nie można było powiedzieć o Sarze. Wciąż miała problem z wyobrażeniem sobie, jak pójdzie w poniedziałek do pracy i będzie udawać, że między nimi do niczego takiego nie doszło. Po śniadaniu z Igorem pożegnali się i Sara udała się do domu. Wchodząc po schodach na swoje piętro, myślała o zbliżającym się spotkaniu z Kosmą. Co by było, gdyby poszła za przykładem taksówkarza i wybaczyła mu? Pomyślała. Zapomnieć o wszystkim jak o złym śnie. On popełnił błąd, ona też postąpiła pochopnie. Byli więc kwita. Sara wyobraziła sobie miskę wagi. Z jednej strony żyje bez niego i cierpi, dręczona wspomnieniami i myślami o tym, jak mogło być i być może do końca swoich dni obwinia się, że nie wybaczyła i nie dała mężowi drugiej szansy. Po drugiej stronie skali sytuacja jest odwrotna. Zbiera się w sobie, przezwycięża i przechodzi przez to wszystko, tak jak kiedyś taksówkarz i jego niewierny małżonek. I wkrótce cały ten horror odchodzi w zapomnienie. Kiedy Sara wkłada klucz do drzwi wejściowych swojego mieszkania, podjęła już decyzję. W przedpokoju spotkał ją zdenerwowany Kosma. Ich rozmowa była krótka, ale treściwa. Nie wiedziałem, co robię. Tak mi przykro, że zrobiłem sobie krzywdę. Gdybym mógł cofnąć czas, nigdy bym tego nie zrobił. Błagam cię, przepraszam. Daj mi ostatnią szansę, a nie pożałujesz. Wybaczę ci, jeśli zdecydujesz, kogo chcesz, powiedziała Sara. Nie chcę być w trójkącie miłosnym. Podjęłam już decyzję. Jesteś najcenniejszą rzeczą na świecie. Kocham tylko ciebie, zapewnił żonę Kosma. W kolejnych tygodniach Sara nie miała powodów do zazdrości. Wszystko było w porządku. Znów stali się sobie bliscy i żyli jak normalna, szczęśliwa para. Miesiąc później Sara nagle źle się poczuła. Nagle poczuła zawroty głowy i ucisk w podbrzuszu. Idąc do ginekologa, była pewna, że ma po prostu hipotermię. Jest pani w ciąży, oznajmił lekarz. Radość z tej nieoczekiwanej wiadomości została natychmiast zastąpiona niepokojem. Sara nie mogła z całą pewnością stwierdzić, czyje to dziecko. Postanowiła przez jakiś czas ukrywać fakt, że jest w ciąży z Kosmą, choć nie było to łatwe, ponieważ miała straszne poranne mdłości. Musiała myśleć o tym, jak się zachować, co robić dalej. Sarze kręciło się w głowie, nie miała pojęcia, jak postąpić. Zachować to w tajemnicy przed mężem? Ale co, jeśli dziecko nie było jego? Wtedy Kosma musiałby wychowywać i utrzymywać dziecko Igora. Czy to nie podstępne? Czy nie lepiej przyznać się Kośmie do przypadkowej zdrady? Pomyślała Sara. Ale jaki jest sens ujawniania tego haniebnego faktu, jeśli jest w ciąży z prawowitym małżonkiem? Jeśli to wciąż dziecko Igora, to czy on ma prawo o tym wiedzieć?
Sara prawie straciła rozum przez te wszystkie przemyślenia. W końcu zdecydowała się pójść do kliniki, aby sprawdzić, czy można wykonać test dna w czasie ciąży. To by wszystko wyjaśniło i od razu postawiło sprawę jasno. Lekarz wyjaśnił jej jednak, że taki test jest możliwy, jednak istnieje pewne ryzyko przerwania ciąży. Sara nie mogła ryzykować życia nienarodzonego dziecka, więc zrezygnowała. Tej nocy zjedli kolację z Kosmą. Mówił jej wiele, ale ona nie słuchała, była zbyt pochłonięta własnymi myślami. Co się z tobą dzieje? Powiedział Kosma, biorąc dłoń żony w swoją dłoń. Co? Powiedziała Sara, jakby dopiero co wynurzyła się z wody. Ostatnio dziwnie się zachowujesz. Dobrze się czujesz? Zapytał. Tak, czuję się dobrze, przytaknęła Sara. Widzę, że nie czujesz się dobrze, rano zauważył Kosma. Nie chcę robić sobie nadziei, ale wiesz, że myślę, że możesz być w ciąży. Wiem, że marzyliśmy o tym od dawna i nie chciałbym się mylić. Ale czuję, że tym razem to działa. A ty, Saro, możesz oczywiście uważać mnie za kompletnego idiotę, ale kupiłem nawet test ciążowy. Z tymi słowami Kosma wręczył żonie torbę z drogerii. Sara poczuła się osaczona. Kosma, nie mylisz się, jestem w ciąży, wyznała. Wiedziałem, wiedziałem. Kosma wykrzyknął radośnie. Jego oczy błyszczały ze szczęścia. Wziął Sarę w ramiona i rzucił ją sobie w ramiona. Jak długo o tym wiedziałaś? Dlaczego nie powiedziałeś mi na początku? Był zaskoczony. Bałaś się, że się pomyliłaś? Sara skinęła głową. W tamtej chwili nie miała odwagi powiedzieć o tym mężowi. Boże, jestem taka szczęśliwa. Jestem w siódmym niebie. Wykrzyknął Kosma. Nie mogę się doczekać, aż powiem wszystkim, że wkrótce będziemy mieli dziecko. Chcę o tym krzyczeć, żeby wszyscy słyszeli. Proszę, nie spieszmy się tak bardzo. Sara poprosiła go. Termin porodu jest jeszcze bardzo młody. Dobrze, zgodził się z nią Kosma. Ale musimy wymyślić imię dla naszego dziecka. Jeśli będzie to chłopiec, nazwiemy go Hugo. A jeśli dziewczynka, to nazwiemy ją Krystyna, po mojej babci. Podoba ci się? Podoba mi się, zgodziła się Sara. Czuła się w tym momencie okropnie. Kosma miał dosłownie obsesję na punkcie zbliżającego się ojcostwa. Od tej pory nieustannie rozmawiał o swoim przyszłym potomku, snuł plany aż do tego, do jakiej szkoły pośle dziecko i do jakich sekcji je zapisze. Marzył o spacerach po parku z wózkiem i zjeżdżaniu na zjeżdżalni zimą. W internecie wybrał już nawet nie tylko wózek, ale także odpowiednie sanki i hulajnogę. Sara miała duże trudności z przekonaniem męża do odłożenia zakupu. Nie mogła jednak powstrzymać go przed remontem pokoju, który postanowiła przekształcić w pokój dziecinny. Kosma z wielkim entuzjazmem sam wyszpachlował ściany i przykleił tapetę. Teraz, gdy wracał z pracy, pierwszą rzeczą, jaką robił, było rzucenie się na brzuch Sary. Przytulał ją, całował i godzinami rozmawiał z nienarodzonym dzieckiem. Wieczorami czytał mu książki, które teraz kupował dziesiątkami w sklepach. Pewnego dnia Kosma przyniósł ze sobą płytę CD i wręczył ją żonie. Co to jest? Zastanawiała się Sara. To zbiór muzyki klasycznej. Któregoś dnia przeczytałam, że słuchanie muzyki klasycznej jest korzystne dla nienarodzonego dziecka. Lekarze uważają, że ma to korzystny wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny płodu. Kosma otoczył swoją żonę troską i uwagą. Zajmował się wszystkimi pracami domowymi, sprzątał, prasował i robił pranie. Nadzorował również jej dietę i zaopatrywał lodówkę w żywność, upewniając się, że dieta Sary jest pożywna i zróżnicowana. Musisz dobrze się odżywiać, powiedział. Jedz dużo owoców i warzyw. Są bogate w witaminy i błonnik. Kosma nalegał, aby pójść z żoną na pierwsze badanie USG. Z zapartym tchem słuchał bicia serca dziecka.
Łzy napłynęły mu do oczu w tym wzruszającym momencie. Ale jak mu powiedzieć, że dziecko może nie być jego? Sara zastanawiała się nad tym. Zdała sobie sprawę, że Kosma będzie wspaniałym ojcem. Ale nie mogła w pełni cieszyć się tym faktem. Sumienie gryzło ją niemiłosiernie. Sara widziała, jak jej mąż cieszy się, czeka, marzy o przyszłym dziecku i stała się zgorzkniała. Ponad wszystko pragnęła, by dziecko pochodziło od jej prawowitego małżonka. Ale nie było co do tego stuprocentowej pewności. Sara zdawała sobie sprawę, że im dłużej zwlekała z wyznaniem, tym gorsza stawała się i tak już trudna sytuacja. Pewnego dnia Kosma wrócił do domu z dużym pudełkiem. Sara otworzyła je i zobaczyła błyszczący rower. Przechodząc obok sklepu, zobaczyłem to piękno w oknie i po prostu nie mogłem się oprzeć, wyznał. Zamówiłem też dwie pasujące koszulki. Ja i przyszłe dziecko. Wiem, że mnie zbesztasz, ale pomyślałem, że to będzie naprawdę fajne. Sara zdała sobie sprawę, że nie możemy dłużej odkładać trudnej rozmowy. Kosma, musimy poważnie porozmawiać. Cicho powiedziała. Proszę, anuluj zamówienie. Może nie będzie ci potrzebne. Dlaczego nie? Zastanawiał się. Czy coś jest nie tak z naszym dzieckiem? Bo nie jestem pewna, czy to twoje dziecko. W tym momencie Sara poczuła się jak kat. Co masz na myśli? Nie bardzo wiem, o czym mówisz. Kto inny mógłby to być? Kosma powiedział ze zdziwieniem. Igor, mój kolega z pracy, odparła szczerze Sara. Nic z tego nie rozumiem. Co Igor ma z tym wspólnego? Spałam z nim tej nocy, kiedy przyłapałam cię z Mariolą. To było głupie, jak to się stało, ale byłam kompletnie załamana i nie wiedziałam, co robię. Kosma spojrzał na żonę wzrokiem pełnym niezrozumienia. Nie mogę w to uwierzyć. Jak mogłaś? Tak samo jak ty. Z tą różnicą, że u ciebie trwało to pół roku, a u mnie tylko raz. Ale to co innego. Wykrzyknął Kosma. Co innego przespać się z kimś, a co innego mieć dziecko z obcym mężczyzną. Dla twojej wiadomości używam zabezpieczenia. Masz pojęcie, co zrobiłaś? Jak mogłaś być tak nieodpowiedzialna? Sara poczuła śpiączkę w gardle. To ty popchnąłeś mnie do tego kroku. Krzyknęła. Chciałam się tylko na tobie odegrać, a teraz byłeś w mojej skórze. Nie zwalaj tego na mnie, Kosma rozzłościł się jeszcze bardziej. Przez ciebie czułem się jak totalny palęt, błagając na kolanach o wybaczenie. Podczas gdy sam zachowywałeś się jak prawdziwa dziwka. Nie waż się mnie obrażać, powiedziała Sara. W tym momencie poczuła ostry ból w podbrzuszu. Natychmiast wezwij karetkę, powiedziała do Kosmy. Lekarze dyżurni zabrali Sarę do szpitala. Tam zdiagnozowano u niej zwiększone napięcie macicy i z groźbą aborcji została przyjęta do szpitala. Sara spędziła w szpitalu 1,5 miesiąca. Przez cały ten czas Kosma nigdy jej nie odwiedził. Nie trzeba dodawać, że nawet nie pisał ani nie dzwonił. Sara też do niego nie zadzwoniła. Po co się narzucać? Będzie bombardowana oskarżeniami, atakami, zarzutami. W jej sytuacji to ostatnia rzecz, jakiej potrzebowała. Pewnego popołudnia, gdy Sara czytała książkę, rozległo się pukanie do jej drzwi. Podniosła wzrok znad książki i zobaczyła przed sobą Mariolę. Mogę wejść? Zapytała nieśmiało. Nie odpowiedziała kategorycznie Sara. Ale Mariola i tak przekroczyła próg. Przyniosłam ci trochę jabłek. Czerwone, kwaśne, takie jak lubisz. Powiedziała, wręczając torbę. Dziękuję, to bardzo miłe, ale nic od ciebie nie chcę, odparła Sara. Daj spokój, przestańmy żywić do siebie urazę. Zapomnijmy na zawsze o tym przykrym incydencie, zaproponowała Mariola. Mówisz tak, jakby to była drobnostka. Sara uniosła brwi ze zdziwienia. Ale wybaczyłaś Kośmie?
zauważyła Mariola. Dlaczego wciąż jesteś na mnie zła? Zastanawiam się, dlaczego kobiety za swoją niewierność zawsze obwiniają kochanka, a nie męża. Moim zdaniem to bardzo głupie. To tak, jakby winić wódkę za to, że pije gorzką. Więc mówisz, że nie masz z tym nic wspólnego? A dlaczego nie? Jestem winna, przytaknęła Mariola. Ale można mnie też zrozumieć. Jestem samotną, temperamentną kobietą z własnymi słabościami. W końcu ty też nie jesteś bez grzechu. Prawda? Co ty sugerujesz? Że nie wiesz, przez kogo zaszłaś w ciążę. Kosma ci to powiedział? Więc nadal jesteś z nim w kontakcie? Sara zgadła. No, nie do końca tak, jak wcześniej. Nie w taki sposób, jak myślisz, Mariola pospieszyła ją zapewnić. Już mi na nim nie zależy. Tym bardziej powinniśmy się znowu zaprzyjaźnić, ucieszyła się Mariola. Z tobą zawsze jest tak łatwo. Sara zauważyła z uśmiechem. Otrząsnęła się i odeszła, jakby nic się nie stało. Dlaczego musisz wszystko tak komplikować? Mariola wzruszyła ramionami. Wiesz, kiedy ktoś cię zdradza, to tak, jakbyś miała połamane ręce. Można wybaczyć, ale nie można przytulić, westchnęła Sara. Zawsze jesteś taka dramatyczna. Tylko spokojnie. Wiesz, Mariola, nie przychodź do mnie więcej. To nic nie da, nie jesteśmy już przyjaciółkami. Powiedziała Sara i odwróciła się plecami do ściany. No cóż, jak chcesz. Nie mam w zwyczaju się narzucać. Mariola wstała i skierowała się do drzwi. Zatrzymała się tam na chwilę, jakby chciała powiedzieć coś jeszcze, ale zmieniła zdanie i wyszła. Kiedy Sara została w końcu wypisana i wróciła do domu, odkryła, że wszystkie rzeczy Kosmy zniknęły z mieszkania. Na stole w kuchni czekała na nią notatka. Myślę, że po tym wszystkim, co się stało, lepiej będzie, jeśli zamieszkamy osobno. Przynajmniej do czasu, aż urodzisz dziecko. Kiedy dziecko się urodzi, zrobimy test DNA. Jeśli ojcostwo zostanie potwierdzone, wychowam dziecko i zaopiekuję się nim. Ale jeśli okaże się, że nie jest moje, będziemy musieli się rozwieść. Sara zgniotła kartkę i szybkim ruchem ręki wyrzuciła ją do kosza. Tam też mentalnie wysłała swojego męża. Nie obchodziło jej, gdzie jest i z kim. Niech śpi z Mariolą, nie obchodzi mnie to. Następnego dnia poszła do pracy po długiej nieobecności. Sara ledwo przekroczyła próg, gdy podskoczyła do niej wzburzona sekretarka, pierwsza plotkara w ich kadrach. Och, Sara! Co się stało, kiedy nie było cię w pracy w zeszłym tygodniu? Zaczęła mówić. Nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy są w szoku. Co się stało? Igor się ożenił. Wybuchła sekretarka. Igor? Zapytała Sara w zakłopotaniu. Tak, wyobrażasz sobie? Nasz zatwardziały kawaler teraz nosi obrączkę. Kto by pomyślał? Sekretarka była zdumiona. Mówią, że jego żona jest tatarskiego pochodzenia, bardzo ładna i najwyraźniej bardzo wytrwała, skoro udało jej się utrzymać naszego ogiera w ryzach. Cóż, rodzina jest wspaniała, powiedziała Sara z uśmiechem. Czy była zdenerwowana, gdy dowiedziała się o ślubie Igora? Wcale nie. Może nawet poczuła ulgę. W końcu, gdyby nosiła pod sercem jego dziecko, nie powiedziałaby mu teraz. Przecież to mogłoby zrujnować młodą rodzinę. Była tak zmęczona całą geometrią miłości, że ostatnią rzeczą, jaką chciała zrobić, było ponowne uwikłanie się w kolejny trójkąt miłosny. Pozostałe miesiące ciąży Sary przebiegły łatwo i bez komplikacji. Chodziła do pracy i swobodnie rozmawiała z Igorem. Rozmawiali sympatycznie w porze lunchu, dyskutując o jego życiu rodzinnym i jej ciąży. Był pewien, że ona i jej mąż dobrze się dogadują, a wybrzuszony brzuch był dowodem na to, że są w doskonałej harmonii. Igorowi w żadnym momencie nie przyszło do głowy, że w łonie może znajdować się jego dziecko.
Sara zaczęła rodzić w terminie. Wczesnym jesiennym rankiem urodziła bezpiecznie. Kosma nie czuł potrzeby ogłaszania tej radosnej nowiny. Gdy pielęgniarki przyniosły dzieci do karmienia, Sara przyjrzała się twarzy syna, próbując odgadnąć, jak wygląda. Chłopiec był dokładną repliką swojej matki. Te same usta, te same oczy, łuk brwiowy. Wtedy będziesz szczęśliwy, mój mały. Powiedziała cicho i pocałowała syna w czubek głowy. 3 dni później Sara została wypisana do domu. Podeszła do taksówki czekającej przy bramie szpitala położniczego, ściskając mocno kopertę z dzieckiem, przewiązaną bujną, niebieską kokardą. Kierowca wysiadł z samochodu i otworzył drzwi przed Sarą. Dzień dobry, powiedział wesoło. Pamiętasz mnie? Od razu cię rozpoznałem. Podwoziłem cię tu zeszłej zimy i byłaś wtedy zdenerwowana. Sara oderwała wzrok od syna i spojrzała uważnie na taksówkarza. To on opowiedział jej historię o niewierności swojej żony. Boże, jak dawno to było? Pomyślała Sara. To było tak, jakby to było jakieś inne życie i wcale nie z nią. Oczywiście, że cię pamiętam. Miło cię znowu widzieć w dobrym zdrowiu. Odpowiedziała, siadając delikatnie na siedzeniu. Widzę, że zostałaś matką. To wspaniale. Gratulacje z tej radosnej okazji, powiedział taksówkarz, uruchamiając samochód. Dziękuję, odpowiedziała Sara. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Gdzie jest ojciec dziecka? Ojciec? Nie ma go tutaj. Ale to będzie trudne dla ciebie samej, zauważył taksówkarz po krótkiej przerwie. Nie jestem sama, jest nas dwoje. Myślałam, że powiedziałeś, że to wystarczy, aby być szczęśliwym. Odpowiedziała Sara, uśmiechając się czule do swojego nowonarodzonego syna. Tak, to prawda. Dzieci są kwiatami życia. I sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Ale wierzę, że w życiu osobistym też wszystko się ułoży. Ja też w to wierzę. Sara skinęła z wdzięcznością głową kierowcy, a on uśmiechnął się do niej i odwiózł ją i jej syna do nowego życia.